drodzy widzowie codziennika biblijnego. Witam serdecznie ze szczególnego miejsca, ze stacji kolejowej w Starym Borku, niedaleko Kołobrzegu, gdzie od niespełna tygodnia przebywam wraz z młodzieżą z naszej parafii na obozie. Dziś mamy 2 sierpnia 2022 roku, a hasła biblijne czytam z Księgi Malachiasza, 2 rozdział, 10 wiersz, i z Listu do Filipian, 2 rozdział, 3 wiersz. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie? W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, chciałbym, aby dziś każdy z nas zadał sobie pytanie, czy jestem dla kogoś błogosławieństwem, albo czy chciałbym być błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Pamiętajmy, że zawsze jest ku temu okazja. Mamy do dyspozycji swoje małe zasoby, które wobec potrzeb świata wydają się niczym, a jednak są czymś konkretnym i realnym. Nawet jeśli nie zmieni to całego świata, to możemy zmienić coś w życiu jednej konkretnej osoby. Drodzy, na medalu przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, który otrzymują sprawiedliwi wśród narodów świata, widnieje zdanie zaczerpnięte z Talmudu: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Drodzy, kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem i odpowie za to wszystko, co zrobił w swoim życiu, jak również za to wszystko, czego nie zrobił, ale miał ku temu okazję. I oczywiście możemy mieć wtedy wiele pytań i wymówek, jak to nasze życie było ciężkie i trudno nam było cokolwiek jeszcze z siebie dać innym. Ale naprawdę nie musisz być milionerem, by pokazywać, że jesteś dzieckiem Bożym. Masz usta, które mogą się do kogoś uśmiechnąć, powiedzieć coś miłego, które mogą pomodlić się o drugiego człowieka. Masz oczy, które mogą kogoś zauważyć, tego, który przez wielu jest pomijany. Masz uszy, które mogą kogoś wysłuchać. Masz ręce, które mogą pomóc lub po prostu uścisnąć czyjąś dłoń czy przytulić. Nie możesz dać domu bezdomnemu, ale możesz zatrzymać się przy nim, zainteresować się jego historią, potraktować jak człowieka. Nie możesz wyleczyć czyjejś choroby, ale możesz komuś w niej towarzyszyć, wspierać na różne sposoby. Możesz naprawdę wiele zrobić dobra, do którego nie potrzebujesz nic więcej niż trochę wyobraźni, miłości, a przede wszystkim wiary. Masz wystarczająco, żeby obdarować wielu dookoła, bo Bóg dał ci tyle, ile ci potrzeba. Dlatego poproś w modlitwie o Boże błogosławieństwo i zacznij rozdawać. Bądź wartościowym narzędziem w Bożych rękach. I pamiętaj, kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat. Amen. Zostańcie z Bogiem.